Jeremy Renner w pierwszym wywiadzie podoprowadziła go do łez. Przypomnijmy, że 52-letni hollywoodzki aktor Jeremy Renner, znany z filmów Marvela, był ofiarą makabrycznego wypadku, w którym to 6-tonowy pluk sznieżny zmiażdżył mu górną część tułowia. Gwiazdor przez zapadnięcie się klatki piersiowej miał ogromne problemy z oddychaniem. Pierwszej pomocy udzielili mu sąsiedzi, a na szczęście jeden z nich był lekarzem. Rennera przetransportowano do szpitala helikopterem. Po wielu operacjach i miesiącach rehabilitacji Jeremy Renner udzielił poruszającego wywiadu, w którym opowiada o przebiegu wydarzeń z wypadku, pobycie w szpitalu i rodzinie. Wywiad w całości zostanie wyemitowany 6 kwietnia w amerykańskiej telewizji ABC News. Dziś podajemy najciekawsze fragmenty. Jeremy Renner doskonale pamięta dzień wypadku, a przede wszystkim sytuację, w której to uratował życie swojego bratanka. Renner chciał porozmawiać z chłopcem i wysiadł z pluga znieznego, który nagle zaczął się ślizgać i kierować w stronę bratanka. Renner próbował zatrzymać lub zawrócić z pluga znieznego, ale został wciągnięty pod pojazd i przejechany. W wywiadzie aktor wyznaje z pełnym przekonaniem: zrobiłbym to znowu. Bez wahania. Zrobiłbym to znowu, gdybym musiał ratować moją rodzinę. W programie pojawił się uratowany przez Jeremiego chłopak, który opisał moment znalezienia wuja w kaluzy krwi pochodzącej z jego głowy, pod biglem do niego i nęsadzilem. Zezuje powiedział przejęty syn siostry Rennera. Dziennikarka przeczytała w wywiadzie listę urazów Rennera, która jest ogromna. 8 żeber zlamanych w 14 miejscach. Prawe kolano, prawa kostka zlamana, lewa noga zlamana, lewa kostka zlamana. Prawy obojczyk zlamany, prawe ramię zlamane, twarz, oczodół, szczeka, zuchwa zlamana. Pluco zapadnięte, przebite z kości żebrowej. To brzmi przerażająco. Tak, potwierdził aktor, który leżąc w szpitalu zastanawiał się, jak właśnie wygląda jego ciało. Myślał, że będzie tylko kręgosłupem i mózgiem jak eksperyment naukowy. Później Sawyer powiedziała: słyszałam, że w języku migowym powiedziała do swojej rodziny: przepraszam. Co prawie doprowadziło Rennera do łez. Postanowiłem przetrwać. To mnie nie zabije, nie ma mowy, straciłem dużo ciała i kości w tym doświadczeniu. Ale zostałem naładowany i napełniony miłością i tytanem, podsumował Renner.